Dzisiaj o warzywach z własnego ogródka. Zobaczmy, co takiego uprawiają działkowcy. Buraczek, marchewka, pietruszka, selery i pory sadzimy. O, takie tradycyjne. Pomidory to, bo muszę, bo sok pomidorowy i pomidory to jest bardzo zdrowe dla zdrowia i tego. I... Najlepiej rośnie burak i fasolka szparagowa. No to te dwa warzywa tak hoduję, ale tak poza tym to nie udają się warzywa już teraz. I mam odpowiednie odmiany pomidorów, bo nie wszystkie odmiany na ziarnko się nadają. Przede wszystkim mam takie australijskie odmiany, które podobne są do ogórków. Takie podłużne, czerwone, bardzo świetnie owocujące. To dostałam od starszego brata, który mieszka w Australii. Tak, no w zeszłym roku były piękne buraczki, urosły nam. Piękne, warzywo było dosyć ładne. No. Potem poszywana z Podhala, tak zwane bawole serca, takie japa potężne, takie podłużne troszeczkę, takie czubaty, no i malinowe. Też te odmiany, to jest około 100 krzaków, tak, z tego robię sobie sok przede wszystkim. No i do końca sezonu własne pomidory. Po kątach poupychane pomidorki koktajlowe dla dzieci i zielenina, ziółka. Ogródek ziółkowy założyłam w tym roku specjalny. Po to właśnie, żeby z tej działki oprócz kwiatów, których naręcza się też już na szczęście można do domu znosić, jeszcze żeby były roślinki. I ziółka. I dobre rzeczy. I to jest troszeczkę, że tak powiem, nie po mojemu już. To było dobre. Ale jakieś 30 lat temu, 40, a dzisiaj pan narobi sadzonek, posadzi pan i pan zbierze kilogram pomidorów, to pan kupi za 3 zł sobie. Bez roboty, bez niczego. No niestety taka jest prawda.